Tam idziemy. Na sam koniec. Bardzo jest ciepło, ale zobaczcie, jaka piękna pogoda, bo dzisiaj rano była taka mrzawka. Jest to najpiękniejsze chyba miejsce na ziemi, w jakim byłam. Madeira, słuchajcie, bardzo, bardzo polecam wszystkim. I tak jak teraz, tą przerwę, jeżeli wasze dzieci mają wolne od szkoły do 8, tak jak nasze, to jest to idealna opcja. Zaczęliśmy tutaj się zatrzymywać i szukać, gdzie jest Alan, gdzie jest Alan? I tak po 5 minutach szukania znaleźliśmy. Gdzie nie ma? Jeszcze go zobaczymy. Jest tam. To jest, zobaczcie, jaki kawał. Myśląc, że już koniec wycieczki, za wzniesieniem zobaczyłyśmy, że idziemy jeszcze tam. Ola szczęśliwa? Bardzo. Bardzo szczęśliwa. Dasz radę? Nie. Jak ja daję radę, ty też dasz radę. Zniechęcali nas po drodze. Mówili, że ślisko i zimno i nie warto. Ja stara już 12 razy zrezygnowałam, ale dam radę. Woo, dziewczyny, jesteśmy! Dałyśmy radę. Czyli nuda, nuda, ale powtarzam po raz 15, że jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi i w sumie niedaleko, tanie loty. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie i zdecydowanie warto tutaj przylecieć. Na Madeira leci się niecałe 6 godzin. Zaraz spadną. Te kamyczki są takie dosyć... Nie. Na pewno jest ładny widoczek, ale jednak jestem matką. Muszę dbać o siebie. Ale pięknie. I wracamy. Taką łódeczką. Thank you.
kogo nie znasz, to mówisz tak. Gdzież będę? Udawał paszczą. Głodna kaczuszka pokazuje, że jest głodna. Zjadła pół pizzy, ale nadal jest głodna. Jest język migowy prawdopodobnie.